Umiłowani w Chrystusie Panu, tę naszą dzisiejszą uroczystość, naszą celebrację poświęconą modlitwie o życie przeżywamy w pięknej atmosferze świąt Bożego Narodzenia. Kiedy Kościół głęboko przeżywa i pragnie, aby wszyscy włączyli się w tę niezwykle ważną tajemnicę naszej wiary o Bogu, który stał się człowiekiem i jako Bóg człowiek dokonał dzieła naszego odkupienia. Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii słowa, które mówią o Jezusie Chrystusie, który objawia się światu. Tak jak wczoraj przeżywaliśmy uroczystość objawienia, gdzie poznać się dał światu, także temu światu, który był pogański, który nie czekał na Zbawiciela, na Mesjasza tak, jak czekał naród wybrany. Ten Bóg, Bóg wcielony, daje się poznać właśnie jako Bóg, jako ten, który przychodzi, aby nieść zbawienie światu. W tym słowie zbawienie kryje się wszystko to, co dla człowieka ważne, wszystko to, co jest naszą tęsknotą, przynajmniej w wymiarze tym najważniejszym, gdy chodzi właśnie o nasze życie. Dzisiaj słyszymy o Jezusie Chrystusie, który rozpoczyna swoją misyjną działalność i także daje się poznać właśnie jako ów zapowiadany Mesjasz, jako ten, który przychodzi, aby nieść zbawienie, które najkonkretniej rozumiane jest jako pomoc człowiekowi. Wśród tych pragnień, które człowiek wyraża, te najbardziej konkretne znowu to są te, które wiążą się z uzdrowieniem. Wiemy, że cała symbolika tego duchowego uzdrowienia wyraża się właśnie w owych znakach zewnętrznych, kiedy Chrystus Pan pokazuje, że właśnie ma moc uzdrowienia i kiedy dokonuje tych znaków uzdrowienia wtedy, kiedy rozpoczyna swoje głoszenie Królestwa Bożego. Moi drodzy, te święta, które przeżywamy tak głęboko, zwykliśmy nazywać świętami rodziny i tak rzeczywiście jest. Wiemy, że rodzina wyraża wszystko to, co dla człowieka ważne w tym życiu. Że tu dzieje się istota naszego życia ziemskiego. Tu przeżywamy to, co najważniejsze. Tu człowiek rodzi się i tu dojrzewa. I tu także poznaje to, co dla niego jest jego życiowym powołaniem. Tu odkrywa te cele życia swojego, które podejmuje w sposób, na jaki potrafi się zdobyć. Rozpoznając to, co najważniejsze, wartościując swój świat od spraw tych najważniejszych, którym poświęca swoje zadanie, swoje życie, poprzez rzeczy pośrednie, aż do tych drobnych. I wszystko to chciałby człowiek, aby działo się w pewnym ładzie, w pewnym porządku. Od kryteriów, jakie przyjmie, od tego świata, w jakim będzie wzrastał, od świata rodziny, w którym będzie ponazywane to, co ważne i to, co mniej ważne, to, co pierwsze i to, co drugie, od tego, co określamy jako porządek, hierarchia wartości, będzie zależało podjęcie życia. Będzie zależało ukierunkowanie, będzie zależało rozumowanie człowieka, a potem podjęte czyny, które zaowocują już wtedy konkretnie w życiu nie tylko osobistym, ale także w życiu społecznym i przełożą się w sposób szczególny właśnie na życie najbliższych, czyli znów rodziny, którą człowiek zakłada po to, aby realizować te najważniejsze cele, jakie w życiu odczytuje. Moi drodzy, my gromadzimy się, aby modlić się za życie. Gromadzimy się wpatrzeni w świętą rodzinę. Wiemy, że właśnie w tym czasie Bożego Narodzenia rodzina święta, Matka Boża, Święty Józef, ale przecież przede wszystkim On, Jezus Chrystus, to ten wzór, który Kościół stawia nam jako przykład do naśladowania, jak zwierciadło, w którym mamy znaleźć odbicie
naszego świata, naszej rodziny. I wpatrujemy się w ten obraz. Liturgia przywołuje go nam często w święta Bożego Narodzenia, w sposób szczególny w święto świętej rodziny, ale także i w różnych opisach tych, które tak lubimy, które są nam tak bliskie i które później chcemy przenosić na naszą codzienność, właśnie naśladując to, co odczytujemy jako najważniejsze w obrazie tej świętej rodziny. Często myślimy, że wielkość świętej rodziny wiąże się z tym szczególnym powołaniem. To fakt. Nikt już nie będzie miał tak ważnej roli do spełnienia tu na tym świecie, w wymiarze rodziny, jak Matka Najświętsza i Święty Józef, którym Bóg, Stwórca Wszechrzeczy, powierza swojego Syna. To rzeczywiście wielkość powołania szczególna i niepowtarzalna, nieporównywalna z żadną inną. Ale przecież każda rodzina ma swoje powołanie, które ma być też odczytane tak, jak odczytali to oni, Matka Najświętsza i Święty Józef. I w całej tej wzorczości, w całym tym przykładzie świętej rodziny winniśmy dostrzec to, co rzeczywiście dla nas jest i powinno być wzorem i przykładem do naśladowania. Popatrzmy, to, co naprawdę wyróżnia Matkę Najświętszą Świętego Józefa, którym Bóg powierza swojego Syna pod ziemską opiekę, to jest ich postawa relacji z Bogiem. Oni przede wszystkim tym się wyróżniają i tu są dla nas wzorem i przykładem do naśladowania na pewno. Wyróżniają się słuchaniem woli Bożej, tak trudnej dla nich do przyjęcia. Oni mieli swój pomysł na życie, oni podejmowali próbę organizowania swojej codzienności na miarę tego, co rozpoznawali jako dobro. I w ten świat wkracza Bóg ze swoją wolą, ze swoim objawieniem i prosi o coś, co wcale nie jest zgodne z ich oczekiwaniami, wręcz przeciwnie, co rujnuje ich dotychczasowy sposób myślenia o swoim przyszłym życiu. A jednak podejmują i Matka Najświętsza i Święty Józef tę drogę, którą rozpoznali nie jako własne pragnienie, ale jako drogę, którą Bóg im wyznacza, jako Bożą wolę, jako Boże powołanie. I podejmują wiernie. I to, co właśnie ich charakteryzuje i co staje się przykładem dla każdej rodziny, szczególnie chrześcijańskiej, to jest właśnie owa zdolność słuchania Boga, który do nas mówi. Tej otwartości na Boga, który kieruje do człowieka swoją wolę, która ma być usłyszana i podjęta z taką wiarą, jak oni to uczynili i z taką gorliwością wypełniana. Popatrzmy, ta droga rodziny, świętej rodziny nie została przez Boga usłana różami. To, że podejmują tak wzniosłe powołanie, to jedyne niepowtarzalne. To, że opiekują się samym Synem Bożym, nie oznacza, że Bóg wymościł im drogę życia tak, że nie ma tam problemów, trudności, wręcz przeciwnie. To właśnie wypełnianie woli Bożej naraża ich na trudności czy nawet niebezpieczeństwa. Ta droga życia Syna Bożego i świętej rodziny jest na miarę czasów, w których żyją, z wszystkimi trudami i problemami, które ów czas niósł. To także pewna ważna dla nas wskazówka, o co się modlimy, o co prosimy Boga. Czy pragnieniem w naszych rodzinach jest wypełnić wolę Bożą, czy też właśnie owa droga gładka, lekka i przyjemna, o którą prosimy. Co jest troską rodziny? Czy rzeczywiście naśladujemy w naszym codziennym życiu te wzory, które dają nam Święty Józef i Matka Najświętsza? Czy to naśladujemy, co jest rzeczywiście
dla nas przykładem i co jako przykład powinno kształtować nasze życie rodzinne. I moi drodzy, to, co chyba stanowi istotę, otwartość na dary Boże, a wśród nich na dar życia. Kiedy podejmujemy w dzisiejszym świecie, tak jak Kościół to uczynił poprzez synody, te ostatnie, które podjęte były jako refleksja nad sytuacją rodziny współczesnej i poszukiwanie dróg zaradzenia problemom, które w życiu rodzinnym się dzieją, tam pojawił się wątek, który jest bardzo ważny dla nas, dla naszego polskiego społeczeństwa, otwartości na życie. My dziś modlimy się o ratowanie życia, a przecież życie ma swojego dawcę, jedynego, Pana życia, którym jest tylko On, Bóg Wszechrzeczy. Tylko On daje życie. Otwartość na ten dar Boży to jest właśnie cecha rodziny. To jest właśnie to, co brakuje tak bardzo dzisiejszej rodzinie, także tej katolickiej rodzinie. Pod pięknymi hasłami, bardzo przekonująco brzmiącymi jak planowanie rodziny, racjonalne planowanie rodziny, ukrywa się coś, co wyklucza niemal wolę Boga samego. Właśnie o wysłuchanie, co Bóg chce, aby się w naszym życiu działo. Właśnie otwarcie się na ów dar, który jest tym, co najbardziej nobilituje każdą rodzinę, bo zaprasza do współpracy z samym Bogiem, do dzieła, które jest tak naprawdę dziełem Boga samego. Kryzys, który przeżywamy, demograficzny, w dużej mierze jest właśnie niezdolnością otwarcia się na życie. Jest brakiem tej gotowości, która cechowała świętą rodzinę, Matkę Najświętszą, świętego Józefa. Przyjąć to, co jest wolą Bożą, co jest darem Boga samego. I przyjąć dlatego i tylko z tych motywów, że Bóg tak chce, że to jest dar Boga samego, że to jest Jego święta wola, w której udział jest naszym zaszczytem i naszą godnością. Moi drodzy, dzisiaj rozważamy także o słabości, która w moc się obraca. Poprzez to, że doskonali się w próbie. To jest także pewien motyw, który winniśmy dostrzec w naszym życiu rodzinnym. Bo przecież, jeśli zamykamy się na życie, jeśli nie chcemy, aby nasze rodziny były wielodzietne, to bardzo często jest to z obawy, że nie damy rady, że społeczeństwo stawia tak duże wymagania wobec rodziców, że nie będziemy w stanie sprostać w rodzinie wielodzietnej. Że być może to jest powołanie wzniosłe, szlachetne, tak, popieramy je, ale sami czujemy się niegodni do jego podjęcia, czy niezdatni. To nas przerasta. A właśnie owa słabość. Ale ona się doskonali poprzez próbę. I jeśli tylko jest otwarciem na Boga, który staje się naszą mocą, to ona, właśnie ta słabość, się udoskonala. I ona staje się mocą. I wtedy człowiek nabiera przekonania, że w jego życiu rzeczywiście działa Bóg sam. Że to, co wydawało się niemożliwe, to, co wydawało się nieszczęściem, staje się błogosławieństwem. Tak jak to wielokrotnie podkreślają ci, którzy mieli odwagę otworzyć się na życie. Właśnie z obawą, czy podołamy, czy damy radę, czy jesteśmy w stanie. Ale to otwarcie się na życie, które jest darem Boga, sprawiło, że to, co było obawą, lękiem, to, co było słabością, stało się mocą, stało się Bożym błogosławieństwem. I bardzo często porozmawiajcie z wielodzietnymi rodzinami, jak szczególnie rodzice
odczytują to właśnie, co było darem Bożym dla nich. Jak cieszą się z tego, że otworzyli się na życie. Jak potrafią docenić i Bogu dziękują za to, że wtedy nie podjęli innej decyzji jak ta właśnie, żeby przyjąć to, co Bóg daje jako dar nieba samego. Moi drodzy, wydaje się, że w naszym życiu narodowym, społecznym i w naszych rodzinach otwarcie na to Boże błogosławieństwo, otwarcie na życie staje się jedną z najbardziej pilnych konieczności. Musimy tworzyć przyjazną atmosferę, która pozwoli tę właśnie atmosferę wiary, bo to jest cecha właśnie ludzi wierzących, tych, którzy Bogu potrafią zaufać. Przyjazną atmosferę wokół tych darów nieba, darów życia. Bo to jest potrzeba nie tylko w wymiarze socjalnym, społecznym, bo wiemy, że dzisiaj ten kryzys demograficzny generuje wszystkie inne kryzysy, wszystkie inne problemy społeczne. To bardzo ważny problem, który trzeba umieć rozwiązać. Ale my, ludzie wierzący, wiemy, jak to powinno się stać, jak to ma się wydarzyć. I nie inaczej właśnie jak przez wiarę, nie inaczej jak poprzez naśladowanie świętej rodziny, której cechą jest właśnie otwarcie na życie i podjęcie współpracy z Bogiem, tym dawcą życia, po to, aby ten dar nie tylko zagościł w naszych rodzinach, ale także właściwie wzrastał, otoczony tym środowiskiem miłości, które tylko rodzina potrafi stworzyć. Moi drodzy, nasza modlitwa ma być także przejściem na nasze postępowanie, na nasze czyny. Tak jest życie chrześcijanina, jak słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Mamy umieć przekładać na naszą codzienność, na nasze czyny to, co rozpoznajemy jako prawdy naszej wiary. Wśród nich te właśnie, które są wskazane nam przez tych, którzy drogami Bożymi poszli, tak wielu świętych i błogosławionych, a wśród nich przede wszystkim ci, którzy byli rodziną świętą, Matka Najświętsza i Święty Józef, patron tego sanktuarium, patron rodziny, patron życia, szczególnie tego życia zagrożonego. Moi drodzy, módlmy się gorąco, aby oni natchnęli nas tym wzorem otwartości na Boga, który do nas mówi, i dali nam tę gotowość, wyprosili nam tę gotowość wypełniania woli Bożej, szczególnie w odniesieniu do życia, które Bóg daje i które jako dar Boga samego trzeba umieć otwartym sercem przyjąć, podjąć i zapewnić właściwy rozwój. To jest także nasze zadanie, ludzi wierzących, którzy mają modlić się gorąco o to i dać przykład, jak w świecie ma się odradzać to, co rozpoznajemy jako święty wzór, wzór świętej rodziny. Amen.